Cześć, witam Was serdecznie. Jestem na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu w Mińsku. Niestety samochód odmówił posłuszeństwa, więc moje plany w związku z wymianą oleju i naprawą gaźnika, czyszczeniem gaźnika chyba się trochę zmienią. Co się stało, zaraz Wam pokażę. Luźne. Czyli co? Pękła mi prawdopodobnie linka gazu. Co w związku z tym zrobię, skoro jestem na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu? Ano wczoraj coś się stało, a dzisiaj już zakupiłem sprzęt naprawczy, czyli linkę, i zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie. Kochani, nie uwierzycie, samochód ruszył, jedzie, nie wiem, może 10 na godzinę, już piesi są szybsi ode mnie, ale najważniejsze, że samochód dojedzie do domu, taki mam przynajmniej, raczej tak mi się wydaje. Póki co wyjechałem już z Mińska, o, czerwona strzała przede mną, asekuruje mnie, gdyby coś jednak poszło nie tak, no ale sami zobaczcie, pedał w podłodze, ja jadę na awaryjnych, o, linka wypuszczona, aż tam. No, niesamowity patent, udało się, jedziemy. No i tak, jadę dalej. Dowiedziałem się przed chwilą, że moja prędkość to 20 km na godzinę. No zabójcza. Ale póki co, jedziemy. A więc tak, moi drodzy, jako że mam bardzo dużo czasu jadąc 20 na godzinę, jeszcze tutaj teraz pod górkę, no to tak, powiem Wam jeszcze raz. No niestety, plany się zmieniły. Wymianę oleju i czyszczenie gaźnika, tak jak powiedziałem wcześniej, będę musiał przełożyć na później. No i będę się zajmował wymianą linki, tak? No niestety nie, ten patent nie przejdzie. Ten patent, który zastosowałem, czyli na żyłkę za 80, przepraszam, za linkę za 80 groszy z Castoramy, to jest tylko jednorazowy patent, dzięki któremu po prostu dotoczę się do domu i później w jakichś ludzkich warunkach będę mógł naprawić tą linkę. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to samemu. Nie wiem, czy to będzie proste, nie wiem, ile będę musiał rozebrać. Tutaj chyba cały ten kanał będę musiał przy skrzyni rozebrać. No ale cóż, no będziemy próbować. Dzisiaj prawdopodobnie przebiję ten temat przy książce. Przemyślę to. No najbardziej mnie cieszy, że już widzę zabudowania domów tam, gdzie mieszkam, więc liczę na to, że te jeszcze kilka, że te ze 2 kilometry, czy nie wiem ile to jest, że przejadę i normalnie samochód stanie na podjeździe. Pewnie się dziwicie, że się śmieję, ale już po prostu ja kocham ten samochód, mimo tego wszystkiego, co się w nim teraz dzieje. Na początku rzeczywiście trochę się złościłem, że tam rozrusznik nie działa, że coś. Teraz po prostu patrzę na to z taką, no nie wiem, z dozą optymizmu też, że zrobię to, co trzeba zrobić i ten samochód będzie na pewno dużo lepiej jeździł. Póki co, no, rozśmieszyła mnie ta wczoraj sytuacja, bo stałem na skrzyżowaniu, jechałem z moją dziewczyną, ona jechała w swoim, ja w swoim samochodzie. Ona pojechała gdzieś do przodu, a mi nagle strzeliła linka i dzwonię po nią, żeby wracała. Samochód stał całą noc w Mińsku, no ale wpadłem na taki pomysł, zaczerpnąłem też trochę informacji z internetu, no i jak widać patent daje radę, dojadę chyba do domu, więc śmieję się po prostu z tego, że przy tym samochodzie takie rzeczy będą wychodziły i nic na to nie poradzę. Na szczęście to wszystko jest do naprawienia. No i żyjemy dalej. Mówię, śmieję się z tego bardzo, nie mam, jeszcze nie kupiłem asystansa w tym, Boże, jak się nazywa, w Polskim Związku Motorowym, ale na pewno to zrobię, bo takie sytuacje coraz częstsze są. Po prostu wychodzą niedociągnięcia poprzednich właścicieli, albo po prostu też wiek tego samochodu już wskazuje na to, że pewne rzeczy trzeba wymieniać.
No i tak, no. Śmieszy mnie to, że taka prosta rzecz, ale jednak udało się jakoś zaradzić. I tak jak mówię, no teraz podchodzę do tego trochę inaczej. Naprawdę kocham ten samochód mimo tych wszystkich problemów. I liczę na to, że jeszcze mi się odwdzięczy, że będę mógł nim pojeździć sporo na większe dystanse i że mnie nie zawiedzie. Jeżeli ja będę o niego dbał, to on też o mnie zadba. Trzymajcie się.